Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Droga młodzieży, jesteśmy w przededniu przeżywania pięknego jubileuszu stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Przyznam się Wam, że staram się przygotowywać również do tego jubileuszu, sięgając do wypowiedzi na temat tych objawień, analizując objawienia, które były w Fatimie. Na temat objawienia wrześniowego siostra Lucja powiedziała, że jest zachwycona pobożnością swojego narodu portugalskiego, który zebrał się 13 września 1917 roku, by uczestniczyć w tym niezwykłym objawieniu i błagał ten naród o pomoc Matki Bożej. W tym roku miałem szczęście być na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Przyglądałem się polskiej młodzieży, która była zgromadzona na błoniach krakowskich. Byłem razem z grupą młodzieży, przeżywając Drogę Krzyżową. Kiedy śpiewano, kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, wszyscy klękali i pięknie odpowiadali na wezwanie. Dziękowałem Panu Bogu za wiarę chłopców i dziewcząt, którzy byli zgromadzeni na Światowych Dniach Młodzieży. Kiedy sięgam do Ewangelii z dnia dzisiejszego, wsłuchuję się w wielkie wołanie ludzi dotkniętych kalectwem niewidzenia. Wołali: ulituj się nad nami, Synu Dawida. I stało się. Odzyskali wzrok. Tak bardzo się modlę o to i proszę Was, droga młodzieży, módlcie się, żeby to wielkie wołanie ze Światowych Dni Młodzieży, które było pięknym, pełnym wiary wołaniem, doprowadziło do przejrzenia nie tylko w naszej ojczyźnie, ale również w całym świecie i zobaczenia, że Chrystus jest drogą, prawdą i życiem.